Halo? Halo? O, cześć, cześć Marek. Chyba jakiś kosmi tu gwizdzie. Z Polski się urwał chyba góral, no dobra, słuchaj. Z Polski dzwonisz tak? Co? A jak jest taksi po amerykańsku? Taryfa. Cześć John. Ha, cześć Katie. Widzę, że u ciebie nic się nie zmieniło. Daj spokój, podkoszulek jest nowy. Poza tym powiedz mi, po co my spotykamy się w tym sądzie? Przecież nie potrzebujemy rozwodu, ty mnie kochasz. Mój terapeuta twierdzi, że nie kocham. Ha, Katie, zaskakujesz mnie. John, ciebie zaskakuje bidet w toalecie. Ej, byłem lekko zdziwiony, że uwiera mi ten kran w plecy. Zejdź mi z oczu. Przecież na nich nie stoję. Sam to wymyśliłem, nie? Kurde, oczy stoją, nie? To jest to uczucie, jak w głowie się rodzi myśli, a boli. Dobra, idę, odsadzę potatoes i wracam. Stój, zapnij się! Ręce na kark! Ale w Ameryce mówi się put your hands up in the air. No. A co ty tak biegasz? Unikam kul! Przecież ja jeszcze nie strzelam! Całe szczęście, bo myślałem, że ogłuchłem. Spokojnie, jestem policyjnym negocjatorem. Zaraz do ciebie zadzwonię, podaj mi swój numer. 555-745 terrorist. Dlaczego nie odbierasz? Bo nie ma mnie w domu? Zresztą, chcę rozmawiać z prezydentem. A to jest niemożliwe. Dlaczego? Jest trochę ciemny, może nie skumać. Nieważne, dawaj prezydenta, inaczej rozwalę i ty nie. Dobra. Co to? Gdzie? John! Jestem zdruzgotana! Ty masz większe cycuszki od moich! Jak byłem mały, to żarłem sterydy w czopkach. Ale Katie, teraz ja muszę iść rozwalić wszystkich jego ludzi, którzy obstawili budynek, ale wrócę po ciebie. You promise? I promise, babe. Jakby co, to biegnę w zwolnionym tempie. Dlaczego? O, boję się, że mi cycek mordy nie rozwali, wiesz. Tam nic nie ma. Gdzie on jest? O! Pomoc! Jaki smród! Nigdy więcej nie żyj w maku! Ha! Już po wszystkim! Kim ty do cholery jesteś? To byli najlepiej wyszkoleni ludzie! Kto to był? Gimnazjaliści z Kent! Dlatego chcieli mi ukraść buty i straszyli scyzorykiem! Kim? Scyzorykiem, taki mały łysy mówił scyzoryk, scyzoryk. Ale trafili na zwykłego amerykańskiego policjanta z problemami! Zamknij się wreszcie, rzuć broń, inaczej ona zginie! Dobra. Dobra. Tylko spokojnie, okej? Będzie. Ja nie mam serca. Ale John, dla twojej informacji, wszyscy mają serce. Oj, Katie, moje serce należy do ciebie. To ja jestem ranna? Katie! Co tak tyka? Tyka? Ha! To jest bomba! Fuck, 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 fuck! John! Teraz nie pora na zabawy w kaczora! Ale Katie, to jest bomba, rozumiesz? Zostało 20 sekund! Katie? John?
I don't want to live like that. I want to live with you, babe. What the fuck are you saying? Przepraszam. Zapomniałem, że nie mamy polskich napisów u dołu ekranu. Katie, ja już nie chcę tak żyć. Ja całego siebie poświęciłem pracy. Ale zrozumiałem, że jest ktoś przez duże K. Ktoś, kto potrafi przytulić, pocieszyć, wyszorować pięty. Ktoś, kto chce cieszyć się ze mną prawdziwym amerykańskim życiem, gdzie wolność i miłość są najważniejsze, gdzie szanuje się prawo obywatelskie, gdzie ludzie mogą wyrażać swoje poglądy, a każdy, powtarzam, everyone, może zostać prawdziwym bohaterem. Kim jesteś, dziura? Co? Kim jesteś, dziura, która cię pociesza, przytula i tak dalej? Katie, to ty jesteś tą dziurą! Kocham cię, nie chcę rozwodu, muszę rozbroić te bomby, jeżeli mamy cieszyć się prawdziwym amerykańskim życiem. John! No? Ile czasu zostało? 19 sekund. Katie, to jest bardzo skomplikowana bomba o potężnej sile rażenia. Katie, w którą stronę mieszka twoja matka? Ej, mamma mia! Co tu się dzieje do jasnej fucking shit, sex, drugs and rock and roll? Ha, nie biorę rozwodu, panie komendancie! Przez to tyle trupów? Przestań pieprzyć, Martin! Powiedz to mojej żonie! Martin, ty nie możesz zabronić mi czynić normalnego amerykańskiego obowiązku. W końcu każdy z nas czasami musi chwycić za broń i wykończyć... Cztery... Co jest po pięć? Banany w Lidlu. No tak. Po pięć? To jest zwykły terroryzm! John? Widzę, że nie tylko pod prysznicem potrafisz pokazać jaja. Od jutra wracasz na służbę. Dzięki, komendancie. John! Ale nie skorzystam. Już wiem, co chcę robić w życiu. Chcesz wrócić do branży porno? To już przeszłość, komendancie. Po tych scenach w Płocku, nie. Kto na plan wpuścił kozy? Komendancie. To była taka mucka z tymi kozami, że molo zamknęli. Daj spokój. Jejku, się zaczęło walić, sypać, te kozy się rozbiegły. Nie. John, skoncentruj się. Patrz na ciebie cała Polska. Gdzie? Za oceanem, Katie. Jest taka duża woda, idziesz na lewo, tam jest Wisła, potem Płock, wiesz, ta. Wiem, że patrzy. Dlatego chcę stąd jasno oświadczyć, że ja, John, wyprowadzam się od rodziców, zamieszkam z Katie! W końcu mam 59 lat! Chcemy być tradycyjną amerykańską rodziną z patologią. Yeah. Przepraszam, to mój. No. Yes, sir. Yes, sir. Mleka nie ma. Komendancie, co się stało? Mamy bardzo trudną misję zagraniczną, ale to jest mission impossible. Ale komendancie, ja z każdej misji jestem w stanie zrobić possible. Przecież rzeki przepłynąłem. Góry pokonałem. Ciemnym lasem szedłem. Z białym misiem nie sleepingowałem. Ale John, tego jeszcze nikt nie dokonał. Ale komendancie, czego jeszcze nikt nie dokonał? Nikt nie zmusił Polaków do płacenia abonamentu telewizyjnego.